Ej, drogi widzu, czy spotkałeś może dzisiaj jakąś miłą, dobrą, sympatyczną osobę, która zasługuje na absolutnie wszystko, co najlepsze? Nie? To powiedz do lustra, bo mówię o tobie. Już z tego miejsca życzę wam wszystkim miłego dnia i zapraszam na garść informacji. Ja jestem Benny, a to jest Benny Vlog. Powiem wam, moi drodzy, że końcówka lata i początek jesieni będą dość intensywne. Po pierwsze, gdzieś na początku sierpnia będę świętował dziesięciolecie działalności. Tak, w tym roku mija 10 lat, odkąd robię te wszystkie YouTubki i postanowiłem to w jakiś tam sposób ucelebrować. Jest to coś, co planuję w zasadzie od początku tego roku. Myślę, że z tej okazji wskoczę kilka dosyć, mam nadzieję, fajnych i ciekawych filmów. Filmów, które będą się koncentrować troszeczkę bardziej na mojej osobie, na mojej drodze, jaką przeszedłem jako twórca. Mam nadzieję, że zainteresuje to zarówno starych, jak i nowych słuchaczy. To nie było 10 lat, to jednak mały, a dla niektórych duży kawał czasu, więc myślę, że warto po prostu zrobić coś z tej okazji. Nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły, ponieważ chcę, żebyście mieli jakąś niespodziankę. Liczę po prostu, że wzbudzę tym wszystkim jakieś wasze zainteresowanie. Tak sobie to zapowiadam teraz, może nie jakoś strasznie szumnie, bo też nie uważam się za jakąś ogromną osobę, za osobę jakiejś ogromnej prezencji. Ale kto wie, może ktoś podchwyci jakiś ten klimacik, może skapną jakieś fanarciki rocznicowe. Nie mówię, żebym nie przyjął. Jakiś tam fanarcik z tej albo z tej strony, no ja nie odmówię, ja lubię fanarciki, czemu by nie? Mógłbym to jakoś wykorzystać na przykład potem w materiale, więc jeśli ktoś by chciał, nie zmuszam. Ale chętnie przyjmę. Ale to tylko tak na marginesie. Oczywiście zupełnie szczerze nie przymuszam do niczego i nie chcę wywierać na nikogo nacisku. Po prostu byłoby w sumie fajnie. Tak tylko to rzucam. Ale dość o tym, co jeszcze nadejdzie za te 2 miesiące. Pogadajmy o czymś, co będzie za circa about 3 miesiące. Tak jest, tak jak widzicie w tytule, zamierzam wziąć udział w kolejnej edycji Klockonu, w drugiej edycji Klockonu, która ponownie, z tego co zrozumiałem, ma się odbyć w moim rodzinnym mieście, w moim kochanym Będzinie. Wedle informacji podanej na Instagramie, oficjalnym Instagramie wydarzenia, impreza odbędzie się w dniach 21-22 września. Na szczęście jest to termin dla mnie dobry, dlatego przyklepałem już sobie urlop i wiem, że na 100% pojawię się na wydarzeniu. Niestety, wbrew moim oczekiwaniu, nie pojawię się jako wystawca, ponieważ okazało się, że troszeczkę za późno podjąłem kroki odnośnie tego. Okazało się, że takie rzeczy trzeba było przyklepać dużo, dużo, dużo wcześniej najwyraźniej. Nie wiem, być może podejmę jakieś kroki, żeby zmieniło się to na kolejną edycję, żeby na przykład za rok mógł się w jakiś tam sposób wystawić ze swoimi rzeczami, ale na ten Klockon tym razem wystąpię, pojawię się jedynie jako gość, jako jeden ze zwiedzających. Co i tak mi nie przeszkadza, tak czy siak chciałem pojawić się na wydarzeniu, także jestem zadowolony. Mam nadzieję, że będę kosmicznie już zadowolony po samej imprezie, ponieważ z tego co wiem, ma się to wszystko teraz znacznie, znacznie bardziej rozrosnąć. Mamy też nadzieję, że będzie jakaś lepsza być może organizacja niż w zeszłym roku. Nie żeby organizacja w zeszłym roku była zła, bo z tego co słyszałem, to ludzie raczej nie narzekali. No ale wiadomo, że jeśli robimy coś drugi raz, nabieramy doświadczenia i powinno to wywrzeć jakieś tam fajne skutki. Także na 100% ja się zjawiam, będę sobie chodził pomiędzy wszystkimi stoiskami i obserwował sobie, nagrywał. Na pewno oczywiście nagram jakąś relację, ale też mam nadzieję, że może pojawi się tam ktoś z was, z moich obserwujących. Będzie można po prostu zbić sobie pionę, pogadać chwilę czy coś w tym rodzaju. Nawet bez stoiska Benny zapewnia widowiska. Także no ja osobiście nie mogę się doczekać, bo będzie to pierwsza taka naprawdę, naprawdę tematyczna, legowa impreza, w której zamierzam wziąć udział. Pierwsze takie wydarzenie tego typu i muszę przyznać, jaram się, naprawdę się jaram. Nie tylko faktem, że jest to w moim mieście, także dobrze znam teren i będę mógł przy okazji odwiedzić rodzinę i przyjaciół, ale też po prostu jestem pozytywnie na to nakręcony, bo napalałem się na te imprezy już od roku, odkąd była ta pierwsza edycja. I bardzo, bardzo się cieszę, że udało się ten urlop przyklepać i będę mógł się pojawić. Także gorąco, gorąco zachęcam również do zjawienia się wszystkie osoby z okolic Śląska, Zagłębia, które tutaj mnie obserwują i miałyby okazję, miałyby możliwość wpaść, oraz oczywiście osoby z innych części Polski, jeśli tylko podróż jest wam niestraszna. Także te dwie rzeczy będą spięte. Celebracja dziesięciolecia działalności kanału i Benny na Klockonie. Cieszę się, że się to uda. Oczywiście to jeszcze przed nami. Ale wszystko wskazuje, że wiadomo, oczywiście celebracja dziesięciolecia na pewno, a Klockon, to tak na 90, na 99%
Mam nadzieję, że wszystko z tym pójdzie. No musiałaby, nie wiem, uderzyć się jakieś tornado, jakaś ogromna burza z piorunami, żebym jednak musiał z tej imprezy zrezygnować. Także już teraz mogę powiedzieć, że będę, że będzie można mnie spotkać i jakoś się pobawić i pośmiać razem. To były takie najważniejsze informacje na ten odcineczek. Chciałbym jeszcze przypomnieć o dwóch fajnych inicjatywach, o których już mówiłem, ale warto to przypominać. Po pierwsze, mój odcinek na temat kolekcji widzów na pewno pojawi się w tym miesiącu, gdzieś pod koniec, także może kto się jeszcze tam chce do tego dokoptować, może jeszcze podesłać jakieś swoje zdjęcia, tak? Te osoby, na które czekam, wiedzą, o kogo chodzi i wiedzą, że czekam. Ale nawet tak poza tym uzbierało się trochę uczestników, więc będzie można zrobić taki tematyczny odcineczek już na pewno. Nie wiem jeszcze, czy stanie się to jakimś cyklicznym wydarzeniem, tak jak Moce Widzów, ale przynajmniej ten jeden filmik na pewno się pojawi. To raz. No i chciałem jeszcze przypomnieć, mimo że było to reklamowane niedawno, ale tak jak wspomniałem, od przypominania głowa nie boli, konkurs na polskim Discordzie Bionicle, konkurs na Toa oraz Mrocznego Łowcę, który reklamowałem, o którym mówiłem, już się uzbierało tam troszeczkę z tego, co widziałem, zgłoszeń bardzo fajnych. Cieszymy się razem z chłopakami z PDB, że udało się to jakoś rozkręcić. Udało się w ogóle rozkręcić z tego, co zauważyłem, jakby aktywność na obu serwerach i na PDB i u mnie. Nie spodziewałem się, że tylu nowych członków dojdzie na oba serwery, bo zawsze jakoś tak przypuszczałem, że moja widownia dzieli się trochę właśnie między społeczność moją a społeczność PDB i raczej nikt by tutaj jeszcze się jakoś specjalnie na ten konkurs nie zjawił na obu serwerach, a okazało się, że jednak tak, zawsze jest to jakiś tam buścik popularności. No i widzę dużo dyskusji, dużo wymian zdań na temat ostatnich zgłoszeń i to jest bardzo fajne, w jakiś sposób konsolidujące tę naszą małą, legową społeczność w internecie, także fajnie. Kto jeszcze by chciał pobudować, ktoś jeszcze by chciał stanąć w te konkursowe szranki z innymi budowniczymi, gorąco zachęcam, bo inicjatywa jest moim zdaniem naprawdę spoko. To były najważniejsze informacje informacyjne. Popowiadam sobie jeszcze teraz w ramach drugiego tematu o takim małym projekcie, który rozwijałem sobie, a raczej planowałem rozwinąć i niedawno go zrealizowałem. Malutki projekt poboczny i został zrealizowany niedawno. Chodzi o prezentację części kolekcji. Panie archiwisto, prosimy o materiał sprzed 2 miesięcy. Pora rozwiązać kłopoty, jakie mamy z miejscem. Stwierdziliśmy, że będzie jeszcze trochę przestrzeni na jedną półkę, taką sensownie umieszczoną. Dlatego idę teraz do budowlańca i będę patrzył za odpowiednią dechą. Mam deskę i nie zawaham się jej użyć. Nowa półeczka zawieszona i postanowiłem zgromadzić tutaj całość, a przynajmniej większość wszelkiego kosmicznego stafu, jaki posiadam. LEGO City Space i parę rzeczy z innych serii. Moim zdaniem wygląda to całkiem fajnie, tak zgrupowane tematycznie, ale jak tak sobie na to patrzyłem, odkąd to wszystko poukładałem, czułem, że czegoś mi tu jeszcze cały czas brakuje. Myślałem i wymyśliłem. Potrzeba tutaj trochę terenu. Niewiele myśląc zatem, przy okazji jednego z zakupów na Bricklinku dokupiłem troszeczkę tanowych płytek, ciemnotanowych płytek różnego rodzaju i zbuduję sobie z tego jakiś fajny teren, jakąś fajną podstawę pod te wszystkie pojazdy i latadełka. Zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie. No i tak to wyszło, moim zdaniem całkiem spoko. Tutaj zachowałem te kratery z małymi alienami, jeździ sobie samochodzik, pani bada szperaczem. Tutaj państwo górnicy wydobywają co trzeba. Roślinki z kosmitami z zestawu Friends. Całkiem spoko. Myślę, że spokojnie można tę podstawę jeszcze tutaj rozbudować, bo zostało mi całkiem sporo miejsca na półce. Nie wiem, wydaje mi się, że jak będę robił jakiegoś Bricklinka albo zamówienie z LEGO, z PAP, to spokojnie mogę tutaj dołożyć jeszcze sporo takich darktanowych płytek i pociągnąć to jakoś tam aż do końca. Nie wiem, czy zachowam tutaj tego starego robota z Mars Mission tutaj na tej półce i ten mały kreator, ale zobaczymy. Podoba mi się ta koncepcja. Myślę, że spokojnie można to jeszcze tutaj rozwinąć. Także tak to teraz wygląda. Jestem całkiem zadowolony z wyglądu tej półeczki. Okej, to by było chyba na tyle w tym materiale. Tym razem krótszy vlog, mocno informacyjny, ale chciałem po prostu się tym wszystkim podzielić. Przypomnieć o parę inicjatywach, opowiedzieć o tym, co czeka Was na przyszłość. No i przede wszystkim powiadomić, że będę na tym klockonie. Naprawdę, może za dużo o tym gadam, ale jaram się bardzo tym wydarzeniem. Cieszę się, że odbywa się druga edycja, że najwyraźniej przerodzi się to chyba w jakieś cykliczne wydarzenie, że impreza poprzednim razem zyskała dużą popularność i to przełożyło się, mam nadzieję, na sukces teraz tej drugiej edycji.
Także co? Do zobaczenia w kolejnych filmach, do zobaczenia w kolekcjach widzów, w mocach widzów i innych tego typu materiałach. Do zobaczenia, mam nadzieję, do zobaczenia wielu z Was na Klockonie we wrześniu. I co? Same pozytywne przekazy. Na razie.